Jestem Martin Lechowicz i możecie mnie znać z internetu z piosenek, takich jak o PKP. Za przepełnione pociągi przepraszamy. Albo o byciu nawalonym. Zamiast szukać sobie żony, wolę chodzić nawalony. Właśnie. Albo różne inne. To dupa, to dupa, to dupa. Mój projekt polega na tym, że wezmę i pojadę w podróż po całej Polsce. W każdym mieście, w którym będę, zamieszkam sobie w hostelu i w tym hostelu wezmę sobie netbook i będę pisał jedno opowiadanie. I z tych opowiadań zrobię jedną książkę i taki jest mój cały projekt. Naprawdę. Nie wiem, czy wiecie, ale z tego zdroju tutaj płynie czysta wódka. Jakby ktoś tu był, to zapraszam. Za darmo. Miasto sponsoruje. Projekt Unii Europejskiej. Przy współudziale z polakpotrafi.pl. Poważnie. Projekt polega na tym, że wezmę i pojadę... Komary francowate. Jeszcze raz. Będę jeździł po miastach w Polsce i zatrzymywał się w hostelu, podsłuchiwał rozmowy ciekawych ludzi, którzy tam są i pisał opowiadanie. I jak już się zbiorą opowiadania, to wezmę i zrobię z nich książkę i sprzedam. Albo rozdam. Tada! Bo w hostelach można spotkać ciekawych ludzi i bardzo dziwne historie. I teraz szczegóły. Tym pojadę. Motorower 50, marki, bez marki. Jacyś pracowici Chińczycy to zrobili. I ja im zaufam, pojadę. Co, najpierw muszę przegląd zrobić, bo tutaj na przykład hamulec dotyka rury wydechowej, się telepie wszystko, tutaj coś nie styka, to się wszystko rusza, to trzeba przykręcić w ogóle wszystko. Dlaczego? Dlaczego w ogóle? Dlaczego? Bo ja lubię pisać, ja lubię gadać z ludźmi. I czasem to pisanie mi fajnie wychodzi. Ja nie wiem, czy mi się uda napisać fajne opowiadania z tych hosteli. I nie wiem, czy tam spotkam fajnych ludzi, którzy mi opowiedzą jakieś niewiarygodne rzeczy, które potem ja zapiszę i będą fajne opowiadania w fajnej książce. Ja nie wiem, może będzie kompletne nudziarstwo. Ale jak nie spróbuję, to się nigdy nie przekonam. I to głupio brzmi taki projekt, tak łyso, nie? Tak sucho po prostu, sucho. Sucho jest też, sucho. Wiem, powinienem tak więcej entuzjazmu. Tak jest, uda się, dobre będzie. Filipiuk wymięka. Proszę Państwa, co łaska na projekt, jeden z najlepszych, albo co ja bredzę, najlepszy, jaki był na stronie www.polakpotrafi.pl, bo jest najciekawszy. Poza tym jest trochę humoru. Gdybym był sójką, to bym tu nie musiał siedzieć, mógłbym wylecieć za morze. I tam jeździć. A nie mógłbym, bo nie mam prawa jazdy. Polak potrafi. Jak będę mówił dużo razy Polak potrafi, to więcej ludzi mi da kasę. Patrzcie, mam zieloną koszulkę, że Polak potrafi. Ja głupi jestem trochę, ja wiem. Tam Pilipiuk. Sapkowski wymienka. Ja go w ogóle docieram dopiero i jeszcze nie jechałem więcej niż tyle. Tyle. Tyle może. Ci, którzy mnie wesprą, dostaną widokówkę ode mnie z napisem jesteś wyjątkowy, to znaczy z taką pieczątką, zrobię sobie pieczątkę, na przykład jesteś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, ten tekst poszedł tylko do ciebie i będę przybijać. A jak ktoś da trochę więcej, to wtedy większą pieczątką. Szukam jakiegoś patyczka, bo chciałem sobie mlecza usztywnić. Lem wymięka. Nie, to przesadziłem teraz. Wiecie, kto to był? Wędrowicz. Ja miałem szczęście, mogę egzorcyzmem rzucić. Ojczyzno moja, jaka ty jesteś piękna! Ja nie wiem, czy ja umiem pisać. Czy ja umiem pisać? Trzeba zapytać kogoś, czy ja umiem pisać.
Znalazłem twórczość w Warszawie i postanowiłem zapytać, co ona myśli o tym, czy mi się uda. Więc co pani myśli? Nic nie mówi. Pani milczenie jest bardzo wymowne. Nie, no bo faktycznie Polak potrafi, no. Potrafi Polak. Polak potrafi, bo musi. A w tym wypadku właśnie nie musi. I właściwie nawet to jest głupie z każdego punktu widzenia, żeby jechać zamiast samochodem to motorowerem, żeby sobie porządne prawo jazdy zrobić. Ten projekt ma być, powiem poważnie, inspiracją ma być. Inspiracją do tego, żeby ruszyć dupsko, po prostu ruszyć dupsko i pojechać. Żeby zrobić coś raz w życiu, żeby nie planować tego i zrobić. I żeby nie wiedzieć, jakie będą efekty i żeby nie napisać biznesplanu. I żeby zrobić kalkulację, która potem nie wyjdzie w ogóle. Żeby się coś działo niezaplanowanego przez nas. No i w sumie to ja to chcę pokazać i zainspirować, żeby zrobić jeszcze głupsze rzeczy. Nie, może ktoś zrobi projekt, żeby polecieć latawcem dookoła Polski. W sumie nie muszę być w hostelach, no ale w namiocie nie będę, bo bez jaj. Jak już jadę takim motorowerem, to się trzeba wyspać i mieć gdzie wyprać majtki i się przebrać te majtki, a przecież gdzie mam przebierać? Na ulicy? Nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w takim hostelu. Ja raz spotkałem Amerykanina, prawdziwego, i Araba. To ja chciałem wyjaśnić, skąd mi się wzięła ta blizna tutaj, tu jest taka. I ją widać teraz, więc to Voldemort mi zrobił, jak byłem mały. Na tym polega twoja rola, żeby umożliwić mi zrealizację tego projektu, który polega na tym, że właściwie nic nie jest pewne i nie wiem, gdzie pojadę i dokąd i kogo spotkam i co napiszę, nie wiem, ale dowiemy się tego. Będę pisał na netbooku. Netbook już mam. Będę pisać na netbooku. Netbook już mam, to nie będę nim obciążać budżetu. Po co ja to mówię? Dobre będzie. Relacje będą. Będą zdjęcia. Będą relikwie. Może nawet. Aha, bo jeszcze nie powiedziałem kiedy. No to 1 lipca. Wakacje się zaczynają, to jadę. No, albo nie wiem, tak będę jeździł z przerwami, jeździł, wracał. Zależy. I czego te żaby tak drą mordy, jak ja nagrywam? Jestem zestresowany, ja muszę gdzieś pojechać.